No to co? Wchodzimy? Wchodzimy. Okej, ja jestem Ines z ekipy Nieustannego Wędrowania. Ze mną jest Daniel, moje niezawodne wsparcie techniczne. I robimy urbex na totalnym przypale. Jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu. W gruncie rzeczy znaleźliśmy je totalnym przypadkiem. Po prostu przy drodze. Ale jest to całkiem spore gospodarstwo, a drzwi są otwarte. O cholera jasna. Tak jak mówiłam, jesteśmy tutaj na konkretnym przypale, bo nigdy wcześniej tu nie byliśmy, nie robiliśmy też żadnego rekonesansu, tak? To się mówi? Tak, to się nie wiedziałam, jak to odmienić. No, mroczno tu trochę, ale zacznijmy od początku. Po wejściu tutaj jest, chyba była czyjaś sypialnia kiedyś. I część wyposażenia się zachowała, chociaż jest w tragicznym stanie. Moja babcia miała identyczną miskę. Pamiętam to z tymi jabłuszkami. Patrz na to. Pamiętasz? O kurde. No, bez kitu. Wysyłało się SMS-y, żeby mieć jakąś tapetę nową w telefonie. Tabletki? Gimby nie znają. Właśnie tam już też widziałam ten Spamilan, ale pojęcia nie mam, na co to jest. Chociaż zazwyczaj jestem chodzącą encyklopedią leków. Ale dużo jest tutaj tego Spamilanu. Ja bym... Kurde, nie mam rękawiczek, ale może ktoś wie, na co to jest. Możecie napisać w komentarzach. Dobra, pełno tu gazet. Z którego tutaj gazet? To są raczej gazetki takie... jak markety. Nie, marketowe takie, wiesz? Widzę raczej. Chociaż takie telewizyjne może i też. Wow, wow, czekaj. Może bądźmy jednak trochę ciszej, bo my jesteśmy w środku wsi. Piec jest zarąbisty. Ja jeszcze przed remontem w domu miałam właśnie taki, bo to jest kaflówka, nie? No. No to ja miałam taki duży piec kaflowy. To pamiętam, że moja babcia opowiadała, że z kolei jej mama na nim spała. O, mamy kalendarz, patrz. Kalendarz z tego roku 2006. 2006. Idź i głoście Ewangelię. No to raczej ktoś tutaj był wierzący. No patrząc na ten napis na wejściu, który jest, to... Ktoś próbował to zrównoważyć. Chyba tak. Lecimy dalej. Dobra, patrz, znicza w ogóle. O. Natomiast no, normalnie zachowały się niektóre talerze, nie? I tak dalej, więc aż dziwne. Dobra, tu jesteśmy z powrotem w przedsionku. Szafa mi się strasznie podoba. Ja mam obsesję na punkcie takich szaf. Pokazywałam ci. Szafa gdańska. No, ale szafa jest świetna. Jeszcze może nie aż taka ten, ale taka... No fajna jest, podoba mi się. Kurde, ja się zawsze czuję trochę nieswoje. Wiesz, do czego to jest? Które? Coś? Wydaje mi się, że to było takie coś do czyszczenia parkietu, do cyklinowania. Możliwe. Takiego ręcznego. No. I rura od tego, od odkurzacza też jest. Też? Ale to taka stara, jak predomy były kiedyś w PRL-u. Ciekawa. Kolejne leki? Naklofen. Ale to jest chyba coś przeciwbólowego, ale nie jestem pewna, tak w 100%. W ogóle takie makatki, to też kiedyś było bardzo modne. I tutaj. Znaczy tato nawet jest ładna, mi się podoba. Takie bardzo rustykalne. Ten napis to jest normalnie masakra. Dobra, ja się zawsze czuję trochę nieswojo w takich miejscach, bo to jednak czyjeś życie było. Nie? O kurde, patrz na to. Ło. Wow. Była taka w ogóle tendencja, nie pamiętam jak się nazywał ten rodzaj sztuki, ale to tak było w latach 20-30, że oni właśnie tak mocno retuszowali te zdjęcia. I to był taki kompromis pomiędzy fotografią, która była droga, a obrazem, nie? Strasznie kiczowate to jest generalnie, ale była na to moda. Lodówkę mamy. Mamy stół i to porządny stół. Takie trelki trochę takie. Te nogi, super. Tutaj kolejny piec kaflowy, więc biedy tutaj nie było w tym domu. Lecimy dalej. To jest w ogóle bardzo duże. Myślałam, jak z boku patrzyłam, to myślałam, że to będzie taka dwuizbówka. A my tutaj mamy całkiem sporo rzeczy. Wow, wow, wow. Tu kolejna szafa. Ja normalnie mogłabym taką gdzieś kupić, odrestaurować i postawić sobie w sypialni. Nie wiem, że ci się takie nie podobają, ale
Dla mnie super ekstra sprawa. Buty mamy jakieś. Jakieś słoiki. I to w ogóle jest jedna z tych chatek, gdzie można by było się ganiać dookoła dosłownie. Taki projekt. Widzisz, tam się wchodziło od tamtej strony, to można było przejść i tu z powrotem przebiec. W ogóle patrz, jakie to jest niziutkie. Ja mam tak mniej więcej 1,70 m i tak, ja wiem, ile tutaj może być. Jeszcze te 30 cm. Tak 2 metry w maksie tutaj jest wysokości. Patrz, jakie łóżko. Porządne łóżko. Lepsze jak z Ikei w każdym razie. Tutaj znowu mamy jakieś leki. Mamy pasek. To jest ciekawe, tutaj chyba coś. Tutaj też mamy jakieś jeszcze leki, co się... Tu był w ogóle chyba też piec, więc piec był w każdym pomieszczeniu. Na bogato. No, naprawdę na bogato. Tam są jeszcze budynki. Tam są jeszcze budynki gospodarcze. I też bym do nich zajrzała, jak już skończymy tutaj eksplorować. Patrz, następny piec. Następna szafka. Tutaj było okno. Tutaj było na pewno łóżko takie ze sprężynami. Tutaj było drugie wejście od ogrodu pewnie, albo coś takiego. Ale jest zostawione, więc tędy nie przejdziemy. No nie powiesz mi, że ta szafa jest brzydka. Kurde, mi się strasznie te zaoblenia takie podobają u góry. No ma to swój urok. A w szafce jest gazeta z tym artykułem Zwichnięty nadgarstek Dawida. I w ogóle tak wykładane półki tymi gazetami, żeby się im niszczyły. Moja babcia dalej tak robi. Ła. A tutaj to chyba był jakiś taki składzik? Chyba tak, bo patrz, jest takie jedno malutkie okieneczko. Dosłownie. Ale patrz, jak to pnącze tutaj leci. Wdarło się do domu. Kurde. Ja jestem walnięta. Świecę tutaj i się odbija lampa w oknie i tak się zestraszyłam. Lecimy dalej. No. Lecimy, lecimy. Wchodzimy do góry. Schody nie są takie najgorsze, aczkolwiek. Daniel, kurde. Ty może można to kupić? Niemniej tego... Trzeba bardzo uważać, bo widziałem, że sufit się walił w kilku miejscach. Wiem, widzę, że jest w ogóle pooginane. To jest wszystko odcięte od prądu. Ale kurde, fajne mieszkanie. Ja będę tak trochę delikatnie chodzić. Tutaj był chyba pokój dziecka. Bo jest takie malutkie łóżeczko. Znaczy rama po łóżku, nie? A nawet dwa. Jest jakieś chyba może rodzeństwo tutaj spało. To ja bym chyba nogi podkurczała tutaj na tym śpiąc, więc wydaje mi się, że to było dla dziecka. I w ogóle to jest ciekawe, bo tam są deski, nie? I one się faktycznie uginają, a tutaj jest wszystko murowane. To jest cegła na powierzchni. W całości. Nie no, ekstra. To jest naprawdę duże, to jest kolejny piec. Tutaj już nas trochę widać, generalnie, ale tam jest jeszcze jedno. Bo tutaj to nic nie ma, to jest po prostu syfu trochę. Ale te okienka są śliczne. Są śliczne. Piękne. No, takie malutkie, urocze. I patrz, jak dużo ich było w jednym pomieszczeniu, aż cztery okna, to takie... No byle kto tu nie mieszkał. Byle kto nie mieszkał, bo wiesz, ciężko ogrzać jest taki tak bardzo przeszklony budynek. I ten piec. Kolejny piec mamy. I to nie jest taki zwykły piec kaflowy, zobacz jakie on ma zdobienia u góry. Tak, zdobienia u góry są. No. Dobra, co my tu dalej mamy? Tu mamy kolejny pokój, naprawdę tutaj tych pomieszczeń to jest kurde cała masa. Tutaj kolejna szafa, są jakieś opony. Ło. Ale podłoga się konkretnie... Ale wiesz co, on jest bardzo zniszczony, ale ja myślę, że jeszcze jakby tutaj naprawdę włożyć trochę pieniędzy, to dałoby się kogo ratować. No już faktycznie, trzeba by naprawdę mieć spory budżet na to. Tutaj był tylko taki... Znaczy leży jakieś łóżko, nie? Ale taki chyba po prostu składzik też. Nie wiem na co mógłby być, ale takie to jest nieduże pomieszczenie. O, bo tutaj są ozdoby choinkowe. Patrz, ostatnio gdzie nie kopniemy, tam są ozdoby choinkowe. No nikt tego nie zabiera. Może się nie wyprowadzają w grudniu. Może. Ale przyznam, że trochę to tak, znaczy wiadomo, jest zniszczone, ale tak sądząc po tym dole, po tym, że są tutaj te łóżka, one są takie dość porządnie zrobione, to tak to trochę wygląda, jakby ktoś się stąd wyprowadzał na szybko.
O, trochę tak. Wiadomo, no jest to już rozkradzione, bo pewnie stoi jakiś czas. O, tutaj jest taki fajny, ozdobiony element. To podejrzewam, że też jest z pieca kaflowego. Patrz, jakie korki. Tak. No, instalacja taka zabytkowa chyba. Naprawdę, one są to porcelanowe, nie? Tak, tak, tu się wkręcało takie korki. Tapety też są ciekawe, patrz na to, na takie malowane. Wiesz co, nie wiem, czy to jest tapeta. Czy to jest malunek? To jest malunek. Może z wałka, bo kiedyś tak robili, że mieli takie wałki specjalne. No. I tym malowali. Bo w ogóle ale sufit, patrz, też już tutaj jest pęknięty. Właśnie chciałam mówić, że tu jest jeszcze wejście na strych, ale ja się tam nawet boję podejść, bo zobacz, jakie są dziury tutaj. A strych jest z tej strony widoczny, że jest naprawdę kiepskim stanie. To jeszcze jedno pomieszczenie nam tu zostało. Tak, więc ja na strych bym się nie pchała, ale też nie sądzę, żeby tam coś było za dużo. Uważaj, bo tu jest podparte, te drzwi są tak. Jezus Maria, nikogo nie chcę znaleźć trupę. Matko jedyna. Kurde, ale to nie jest ostatnie pomieszczenie. Jeszcze dalej coś jest? Jeszcze jest. Zobacz, jaka fajna tutaj też szafka. Aha. Podejrzewam, że stała tutaj przez cały czas. Patrz, ogóle... jeszcze ozdoby, właśnie tak? Chciałam powiedzieć, że jeszcze są ozdoby. Tutaj też wszystko jest... Tutaj już prędzej, ale to też chyba nie jest tapeta. Młody papież na ścianie. No to trochę minęło już czasu. I tutaj też zobacz, że jest taki widny ten pokój. Tak. Bo też są takie dwa spore okna. To była ewidentnie sypialnia. Dwuosobowa, możliwe, że nawet i główna, bo kiedyś też tak robili, że... Małżeństwa nie zawsze spały razem właśnie, w jednym łóżku. Właśnie, że to nie było zawsze oczywiste. No. I to nawet nie z przyczyn jakichś takich związanych z kłótnią, nie? Tylko po prostu tak się nie robiło. Proszę, niech tam nic nie będzie. Tutaj dopiero jest tego. Coś musiało to rozszarpać. No ktoś raczej. No. Znaczy wiesz, no. Boże. Ja tak serio z tym trupem. Dobra, i teraz tak, to jest cały ten dom, także on jest całkiem faktycznie spory. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale tam są te wole, o, takie wole oko i to byłoby pewnie widoczne ze strychu po prostu. A mi się strasznie podobają te wole oczy, nie? To takie zaoblenie tam. No, pięknie to wygląda. I to nie było tanie. To w ogóle teraz nie jest tanie, a wtedy to w tamtych czasach to naprawdę... Tu jest studnia. Ciekawe, czy zaśmiecona, czy... Ło kurde. Zaśmiecona, ale taka naprawdę konkret studnia. Super. Ale nie chciałabym tam wpaść. Ja od razu widzę tą dziewczynkę z ringu. Samara? Tak ona miała chyba, nie? Popatrz, jaki łańcuch. Jakiś skobel taki to był? Ciekawe, może coś tutaj zamknąć, bo tu jest takie wejście jakby do zagrody, tak? Może tutaj... Może jakieś świnie? No. Może, ale koryta nie widzę na przykład, nie? Jest pełno gruzu, może już to... Ktoś... No ale koryta były takie murowane zazwyczaj, wiesz? Może były... ktoś sobie je pożyczył, wiesz? No jednak to wieś jest tutaj. No w sumie. Chodźmy do ale dalszej tej... Ale te sklepienia są po prostu piękne, tak, nie? Sklepienia są idealne. Patrz, to było dla zwierząt, a teraz ludzie przerabiają takie rzeczy na hotele, nie? No, widziałem nie jeden taki projekt hotelu. No. Szczególnie na Dolnym Śląsku lubują się w takich projektach. Tak. Zgadza się. Nie no, super sprawa, naprawdę. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tak pięknie poddają renowacji takie budynki. I ocalają je od zniszczenia, od zapomnienia. To jest ciekawe, nie mam pojęcia co to jest, ale takie nieprzypadkowe. Interesujące, nie? O, taki pal, ciekawe, bardzo. Nie mam też... Brakuje mi słowa, to nie pal, taki kurde, nie wiem. O, tutaj mogły być świnie. Albo coś, bo zobacz, jak właśnie jest koryto, nie? Uh-huh. To jest naprawdę duże. Ale tutaj właśnie jest coś takiego, to jest taki przykład, nie? Że jest dom i do tego domu przylega czy to stodoła czasami, czy stajnia, czy inne pomieszczenie na zwierzęta, ale to jest w jednym ciągu jakby. Nie osobno. Kurde, chodzę z zapaloną lampą, nie wiem po co. Tu bym weszła i potem stąd bym przeszła jeszcze w te budynki.
No to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że jeżyny zabrały tą przestrzeń. Każde porzucone miejsce przez człowieka prędzej czy później z powrotem upomina się o nie przyroda i zaczyna je po prostu zagarniać, tak jak tutaj te jeżyny, które wchodzą. Piękna rzecz, Daniel. Spodoba ci się. I powiem ci, że to nawet jest sufit do roboty, ale jakby te deski nie są takie zniszczone. Super rzecz. Duża przestrzeń. Tu też były pewnie jakieś owce, jakieś coś przytrzymane. Piękne. No, piękny plan zdjęciowy, nie? Ale ja widziałam, że tam jest jeszcze taka chałupka i mnie ona interesuje. Ale dostanę czymś zaraz w pysk. Takie naprawdę potężne gospodarstwo. O, ja mam tu gorzej, bo mam kable jeszcze. Żeś sobie drogę wymyśliła. Trzeba się cofnąć, ty ci kazał leźć za mną. Dobra, tutaj mamy już większość zwiedzoną. Tutaj były też jakieś pomieszczenia po prostu gospodarcze. Tutaj, czy my coś tutaj mamy? Tylko sobie szybko zajrzę. Nope, tutaj nie ma nic. Poza bardzo fajną ścianą z kamienia, a nie z cegły. Nie jest to tak często spotykane. Tutaj też by nie stał budynek, on się częściowo zawalił z tego co widzę. Znaczy częściowo całkowicie się zawalił w sumie. No i co, interesuje mnie jeszcze ten budynek. Dlatego, że też wygląda jak dom. Tutaj jest chyba do niego taka stodółka. Nie wyłączyłam lampy, ale ona i tak się przyda. Ło! Czy ja tu wejdę? Wejdę. But mi się rozwiązał, świetnie. Dobra, jakoś będzie. Widzę taki kredens kuchenny. Też stary, że mózg się marszczy. Jakieś słoiki. Drzwi, pewnie od łazienki. Trochę mebli. Natomiast no wygląda to po prostu na jakąś szopę. Nie ma tutaj ocieplenia na przykład. W sensie nie ma pieca, nie widzę. Prosto. Także tam to by było na tyle. Okej, okay, mamy to zrobione, nie? Wiesz co, ja jeszcze spróbuję tutaj, czy da się wejść. Bo jeśli się da, to jestem tego bardzo ciekawa. Wszystko się da, jak się chce. Wszystko się da. Tylko trzeba za klamkę pociągnąć. A to jest normalnie mieszkanie, także chodź. A wiesz co jeszcze nie zrobiliśmy w tamtym domu? Tam była piwnica. Poszukamy. Tutaj, jak wejdziesz i mnie tu puścisz, to zajrzę do środka. Kurde, fu, pająki, fuj. Jest wanienka dla dziecka. I pełno ciuchów. Krzesełka. Mamy czyjś tutaj jakiś ten rzeczy, a tutaj mamy zeszyt. Do czego mamy zeszyt? Po niemiecku. Znaczy do niemieckiego, nie? Chociaż nie, to jest taki zeszyt do wszystkiego, jak ja zawsze miałam. Trochę jest niemieckiego, trochę jest angielskiego. Patrz. Wow. To jest niezłe. Tu jest szafa. No, to ma moc. I tutaj jest ciekawie. Zobacz, tu jest piec. Mój dziadek z kolei taki miał. Na tym można było też gotować, nie? Taka koza w wersji turbo. No, kuchnia po prostu, a nazywa się Bartek, więc wiesz. A tutaj mamy ten, znowu obrazki święte. I pełno pajęczyn. Strasznie dużo pajęczyn, krzyżyk nad drzwiami, Matkę Boską Częstochowską. Zajebiście dużo tych obrazków. Co my tutaj mamy? Ale patrz, tutaj już jest taka meblościanka, ale lata 90-80 można powiedzieć, więc... Bardziej 80 albo no coś takiego. Coś świeższego, ale to takie też... Takie PRL-owskie, no. Kalendarz był z 2006 roku, więc w sumie no, nie jest aż tak długo opuszczone. No nie, właśnie o to chodzi, że nie. I to też jest dość nisko i spiętrowe łóżko. Jest super. Też pełno dziecięcych tych. Tutaj jest jakaś... Normalnie jest po prostu wszystko pięknie umeblowane, no. Ostatnie pomieszczenie. Jeszcze jest góra.
Proszę, bez trupów. Tutaj była kuchnia. Jest trochę jaśniej. O, książka kucharska. Ale taki, ale taki patrz, ktoś to po prostu robił. W sensie wycinał, przyklejał. Z gazet, no. Tak. Internetu nie było, bo no, internet... Moja mama kiedyś tak robiła. Mam jeszcze w domu gdzieś taką książkę z... Ja też takie gdzieś mam. Znaczy, moja babcia ma, nie? Pozdrowienia dla mamy. Tak. Murzynek z gruszkami, ale bym zjadła. Głodno się robię. Ale garnek też, patrz, taki zdobiony tam stoi. Wow. Na ścianie, na parapecie. Tak. Tarka zardzewiała. Pełno, pełno, pełno różnych naczyń. Kanalizację mieli. No, ale okay. Kibelka nie widziałam nigdzie. Ups. Daniel. Ale nic się nie zbiło. To tylko jest lodóweczka. Jest lodóweczka. I harnaś na górze. I harnaś na górze. Takich zbieraczy kurzu to tutaj też jest całkiem sporo. I jakaś książka tu jest. Książeczka. W sensie podejrzewam, że Biblia. I mam rację. Biblia na urbeksie musi być. Biblia na urbeksie musi być. Właściwie gdzie nie idziemy, tam zawsze jakieś Biblie znajdujemy. No kurde, ja też mam w domu Biblię. No u mnie też się jakaś znajdzie. No. Ale urbeksu u mnie w domu nie zrobisz. No u mnie też nie. Dobra, jest jeszcze strych. Znaczy strych, drugie piętro. I schody są w spoko stanie, więc można iść. I się nie zabić nawet. Łup. Jeb. No. Tu jest, patrz. Ja, to było pokój jakiegoś dziecka. Jest tornister. Miśków cała masa. Pajęczyn. No, kurde, dziwisz się? Tutaj coś mamy ciekawego. Co tu mamy? No będzie jakiś harlekin pewnie, nie? Albo... Ja, mamy chyba zeszyt do religii czyjś. No. No, zeszyt do religii. Akt wiary. Rysunki. Kurde, ja nigdy nie miałam ładnego zeszytu do religii, zawsze się wstydziłam. Kurde, ale normalnie obiekt, co nam się trafił, jak ślepej kurze ziarno. No tak przez przypadek. No przez przypadek, po prostu zobaczyliśmy przy drodze, że coś stoi. Szkoła marzeń. O, takie coś miałem. 101 spotkań z nauką. 1001 na 1001, tak. A co nie, to ja miałam tylko baśnie tysiąca i jednej nocy, to miałam. Wygrałem kiedyś w jakimś konkursie. Tak. Ale tutaj dwa pokoje dziecięce są, więc... No. No i na dole była wanienka, więc... Ale ciuchów? Ciuchów od groma. I podejrzewam, że po prostu rodzeństwo jakieś, może po śmierci rodziców nie mogło się dogadać i po prostu to tak stoi. Zielone drzwi nas czekają. No i mam nadzieję, że nic więcej. W sensie za drzwiami. Tak, ale tutaj to bym się nawet nie zdziwiła, gdyby ktoś sobie pomieszkiwał. Popatrz, że tutaj jest taki w miarę porządek. Wiem, że pajęczyna, ale łóżko jest w takim nawet stanie. Jest kot taki, żeby zakryć tam, żeby trochę ciepło nie uciekało. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą eksplorację. Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy w takie miejsce kompletnym przypadkiem, dlatego że nie planowaliśmy takiego zwiedzania i nie spodziewaliśmy się domu z wyposażeniem pośrodku niczego tak naprawdę, bo wioska jest zabita dechami. No i cóż, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i udostępnijcie ten materiał. A my się żegnamy i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!